I tak mam tego sporo, a ich aż tak dużo nie ma, więc... Gdzie mogę kwasem otworzyć drzwi? Chyba tu. Dawaj. Mam nadzieję, że będzie marihuana. Albo jeszcze lepsze, full heal. A! Jestem uratowany! Stój. Oh my god. Dobra. Kolejne bomby i kolejny kwas. Jeszcze jeden? To jest więcej miejsc do otworzenia, tak? Kurde, i kolejne chemikalia dostałem, które będą mi zawalać ekwipunek, ponieważ musiałem zużyć tamte marihuany. Ile mam HP? Na żółtym jestem. Dobra, nie jest źle i tak. Chociaż w sumie no i tak jestem całkiem happy, że jednak użyłem tych marihuan, bo no wciąż żyję, nie? To jest najważniejsze. Tu będą smrody. Nie spodziewałeś się. Boom, bitch! O, masz jeszcze... Nie masz dość? Wow! We've got a jumpy boy! Teraz już nie podskoczy, ponieważ nie ma ryja. O mój Boże, jakie to wkurwiające, jak ja nienawidzę małych dzieci w horrorach. Nie dlatego, że są straszne, tylko dlatego, że są wkurwiające. W sumie może też, przez cały ten let's play miałem wrażenie to, że ta gra bardziej mnie wkurwia niż straszy czy coś, no nie? Z jednej strony to prawda, że mnie bardziej wkurwia niż straszy, ale ej, i tak to jest bardzo dobra giera. Chociaż wolę tak naprawdę klasyczne Residenty. Chociaż no, ale RE7 jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Temu je ogrywa mnie. Zresztą na pewno cieszycie się z tego, jak wrzeszczę, ponieważ no... Nie wiem, czemu ludzie lubią, kiedy wrzeszczę. Kurwa, myślałem, że to chemikalia, a nie, to jest torba z... Big Maciem? Głodny jestem. Wróciłem tu? Wróciłem. Pójdźmy jeszcze tam, w te miejsce, gdzie możemy kwasem otworzyć... cokolwiek. Tu mogę otworzyć. O, to i pasuje tutaj i jeszcze tamte przy zamkniętych drzwiach będzie jedna skrytka. Okej, dobra, to no się wszystko dodaje. I nie odejmuj. Mogłem użyć obrotu o 180 stopni. A ja mówię, kurde, że jest bezużyteczny. Nieprawda. Weź idź stąd, skurwysynu! Nikt cię nie lubi. Dobra. W sumie ten, jak tak się w nich strzela i nie ma żadnego odzewu, w sensie, że no... nie odbijają się od jego tego ciała naboje, to w sumie widać, że już chyba umiera. I nie ma co marnować dalej amunicji. Ale hej, w akcji raczej ciężko się połapać co i jak. Będzie marycha? Nie, będą bomby, ale... I tak się z tego cieszę, dobra. Więc tak, tutaj jest miejsce, w którym cały czas, kurde, chyba zbłądziłem z pół godziny, mimo tego, że odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, by the way, tutaj nam się przydadzą bomby. Spójrzcie na to. Kurde, chciałem, żeby... O! Sezamie, zamknij się! Haha! Jedyna słabość tych gównopotworów drzwi. To jest naprawdę zarąbiste. Nawet bomba ich nie wysadzi. Ja pierdzielę te drzwi. Mimo tego, że z drewna, to chyba są z tytanu. Więc tak, ja tutaj błądziłem w chuj, no nie? Nie mając pojęcia, co trzeba robić i tak dalej, ale ten, odpowiedź na to pytanie jest bardzo, bardzo prosta. Trzeba przejść tu. Ponieważ tam teraz rolety się zasunęły, no nie, bo... nie wiem nawet czemu, bo ten alarm się włączył, no nie.
i nie mogliśmy normalnie tędy przejść, ale teraz już możemy. Chodźmy na górę. Powinniśmy iść na górę? Czekaj, co? Tak, no, tak, powinniśmy. Miałem też lekkiego laga mózgu przed chwilą, ale to nic. Już wszystko nam się ogarnęło tak, jak trzeba. O! Pamiętam to miejsce! To tutaj mała labadziara oglądała Candle Cove. Boczek! Panie Arnoldzie! How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. No i dobrze, że jej stan się pogarsza, no! Jesus Christ! Zabijcie ją w końcu, no! Tak było napisane w rozkazach, jak coś pójdzie nie tak, to... O! No to i teraz Boczek zjebałeś. Ona kontroluje koronawirusa, nie powinieneś był tego mówić. O mój Boże, to było naprawdę okrutne to, co powiedziałem przed chwilą. Bo Boczek jednak zmarł na koronawirusa. I'm sorry! Nie chciałem! No cóż. O, jest ta mała szmata. Zamienia wszystko w gówno. No kurde, ja do tej... Ja już teraz bym jej między oczy kulkę wsadził. Po tym, co ona robi. Jeszcze mnie w gówno zmieniła. To tym bardziej, kurde, taka zniewaga krwi wymaga. Kurwa, i czemu mi padł? Jasnej cholery, chwila. Pad mi się upierdolił. Znowu. Ja pierdzielę, nienawidzę tego. Nienawidzę zostawiać odcisków palców czy czegokolwiek na moich padach. To jest takie irytujące. Ja tutaj gadam o tym, a tutaj mamy naszego kolegę, który zżygał się gównem i leży. O, to jest nawet całkiem abstrakcyjny obraz nawet. Przekazuje mi to, że muszę zapierniczyć małą gówniarę. Chodźmy. Czy jest tu coś do znalezienia? Nie sądzę. Ale jest tutaj coś do zrobienia. Zagrajmy w Tibie! Oplułem mojego... No ja pierdzielę, co z tym padem jest nie tak. Czemu on musi wszystko przyjmować na klatę? I tak oto cykl się zapętlił. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. No i w ten oto sposób głupi paździoch poszedł za Miją do jasnej cholery. Ja bym... No, ja na jego miejscu może też bym poszedł, ale jakbym ogarnął co i jak, to bym spierdalał stamtąd i po pomoc jakoś zawołał czy coś. No bo jak mamy do czynienia z dziewczynką, która zmienia wszystko w shit i wybucha wszystko... Nie, ja nie chcę, bo ty masz... jesteś jakimś koprofilem! Tak oto wygląda katastrofa Evergreen. Teraz już wszyscy wiemy, czemu tamten statek miał, był tak zgliczowany, że jego mapping przypominał siusiaka i temu ugrzązł tam, gdzie ugrzązł. Nice, włoski UW.
Wolę utopić się w wodzie, niż być zabitym przez gówno smrodzie. Bez jaj, na serio. Przynajmniej jak się w wodzie utopisz, to będziesz czysty. No i trzeba czekać, aż ekran ładowania się naładuje. Aż się napije. Sok pomarańczowy. Szczególnie z lodówki jest najlepszy, ale mój, który pije teraz akurat z lodówki, nie jest. Co to kurde za gówno na moim kółkowym przycisku? What the fuck? Zmyję to. Jakiego mam pierdolca na temat tego? No co jest? Nie mogę tego zmyć. Czy to zadrapanie? O mój Boże, nie. O nie, chwila. Dobra, zmyłem. O! Dziś jakiego mam pierdolca? Ale przynajmniej przez to większość, znaczna większość technologicznych rzeczy ma długi żywot u mnie. Ha! Nie możemy być rodziną. A family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Wiem, że się powtarzam, ale przyjebałbym ją jej w mordę teraz. Dobra, która godzina? Zaraz. 13:20. No, jeszcze jakieś 20 minutek możemy posiedzieć. Ponieważ no... tutaj? No, ja tutaj normalnie w tym momencie kończyłem tamtą legendarną sesję, no nie? Której nie prześlę, bo kurde się dźwięk z gry nie nagrał. Więc można powiedzieć, że jesteśmy nieco dalej niż planowałem. Więc idziemy dalej. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, już... Już będziemy powoli dostawać fanty. I ogólnie no, będziemy... Też chyba będziemy się lać z przeciwnikami. Jeszcze nie pójdę do windy. Zawartość została usunięta. Delete monika.chr Nertox e Nischzmurg orgna modebio eri e uć wył i dacji os e przed wymagasty kropka. W tym C umieścić próbkę w zbiorniku z nekrną. Ja zawsze umieszczam próbki w zbiorniku z nekrną. To jest moje hobby, to jest ulubiona rzecz, którą robię. O nie, zajebali mi... A nie, jest tu. To da na to, że nie działa. Nie! Pobierałem najnowszego update'a do Tibi. No kurde, kto mi zniszczył mój komputer, ten dostanie po głowie. Proch strzelniczy, albo kurde kulkę między łeb. Między łeb, między oczy, do jasnej cholery. Czasami jak ja zacznę coś gadać. Tutaj wytrych nam się przyda, będzie później. Dobra, zarejestrowało na mapie. Więc no, teraz w sumie jedyne co musimy robić, to łazić tu i... na nowo otwierać drzwi tam, gdzie tylko możemy. Kiedy ja dostanę jakąś broń dobrą, bo ja po prostu chcę rozpierdolić łby tym, co żygają. Żeby na mnie nie żygali, ponieważ to jest niehigieniczne. A jak to się mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. No i przy okazji też muszę, kurde, w parę miejsc pochodzić, tak żeby mnie ten... No muszę po prostu w parę miejsc pochodzić, a te zgrzybialce tylko by mi przeszkadzali. Zamknięte z drugiej strony, shit. W sumie, że powinienem do tej windy wpaść, tak naprawdę. Pomyślmy. Kurwa, nie myślmy! No ja pierdolę, on... To nie fair, on miał nie przychodzić przez drzwi, on miał nie przychodzić przez drzwi!
Wciąż go tam słyszę chyba. Nie, czekaj, za daleko poszedłem. Okej. Okay. That was shit! Ile mam HP? Nawet nie widzę, ale mam, jestem pewien, że jestem na czerwonym. Dobra. Idźmy windą. Bez broni nie chcę eksplorować tamtego drugiego piętra. A tutaj save, nieważne. A jestem pewien, że tutaj dostajemy jakąś broń. Jakąkolwiek, nawet dildos byłby użyteczny w takim wypadku. Chodźmy najpierw na górę. Mając nadzieję, że tam jednak znajdziemy jakąś broń, bo totalnie nie pamiętam, kiedy, gdzie ona była. Ale wiem, że była. Już samo to, że znaleźliśmy ammo, to już o czymś świadczy, nie? 40 nabojów do pistoletu maszynowego. Tylko zostaje problem jeden, gdzie jest pistolet maszynowy? Tu chyba żadnych główien jeszcze nie będzie. Give it to me, proch strzelniczy. Chwila, mapa. Jeszcze się porozglądam tutaj, szczerze mówiąc, bo... Możliwe, że tu też będą jakieś fanty. Albo mirindy, zależy kto co lubi, nie? Ja tam lubię oba te napoje. Chodźmy tędy. O, o. O, wow, 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 wow. Aha, nie. Kurde, tu jest nasz pistolet maszynowy. Dawać mi wytrych do jasnej cholery. Mapa statku, thank you. Klucz krzyżowy, thank you. Gdzie mogę tego użyć? Jeszcze nawet nie jestem pewien. Może z tym? Ależ oczywiście, że nie, to by było zbyt piękne, by było prawdziwe. Ale no, należy pamiętać, że jak zdobędę tylko albo jakiś wytryk, albo klucz, jedno z dwóch, to najlepiej biec na czwarte piętro i kurde, zobaczyć, czy dam radę otworzyć to, tą skrytkę. Tak, chodźmy na... Gdzie to było od windy? Tutaj było chyba. A nie, no, a dobra, tędy spadłem. Dobra, nie, bo ja myślałem, że mogę wrócić na górę, czyli trzeba dłuższą drogą w takim razie, dłuższą drogę przebyć, żeby dostać się tam, gdzie chcę. No what the fuck? Czyli jednak nie mógłbym tych drzwi otworzyć mimo wszystko, ale... To jak ja mogę teraz tam pójść? O mój Boże! Pomyślmy... A, no tak! Zawsze mogę zeskoczyć i połamać sobie nogi. Albo odblokować windę, która pojedzie na sam dół i mnie zmiażdży to. Dobra, nic mi się nie stało. Ja bym, kurde, ja bym tak nie mógł. Bo ja jestem dość puszysty i dość ciężki. O, dobra, od tego był ten klucz krzyżowy, zarąbiście. Więc no, nawet jeżeli bym spadł w ten sposób, to winda by się pewnie odblokowała i dalej pojechała na parter. Dostałbym po łbie. Brakuje kabla i bezpiecznika, tak? Okej. Okay. Nóż... O! Zawsze coś. Gdzie była ta skrzynia, którą mogłem rozwalić? Do jasnej ciasnej. I don't know. Dobra, to tędy nie przejdziemy. Aaaa! Ty chuju! Do widzenia. Teletubi się mówią papa.
Okej. Dobra, nie, pójdę tędy, chociaż myślę, że to zły pomysł. W moim obecnym stanie. Wszelki zamknę. Wiedziałem, że to zły pomysł. Chociaż pewnie... On przechodzi przez drzwi?! Co to kurde za cheater?! No kurwa i kolejny! Dał ci się otworzyć, dobra. Paszli won. A temu właśnie chcę jebaną broń. Żeby... Ach. Skoro on poszedł... spierdolił z miejsca zdarzenia. To może w sumie może... Pójdę. O! Rar! Bomba! Dobra, muszę ich dwóch ubić jednocześnie. Mam nadzieję, że dam radę. Chodź tu, szmaciarzu. Chodź! Dobra, on idzie, idzie. Dobra, idzie, idzie. Serio! Oczywiście, że nie trafiłem, no ja pierdolę. Ha, 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 ha. Dobra, chodźmy tu. Jej, skrzynia i save, która godzina? Godzina 56 nagrywania, kwas. O, tak, tego właśnie chciałem, między innymi. O! Tego nie chciałem, ale hej, przeczytamy. Oddział z... A to nie, to jest to już coś, co czytaliśmy wcześniej, więc... nie ma problemu z tym, jeżeli to pominę. Mógłbym zacheatować i wziąć Alberta 01R, ale tego nie zrobię. Ja szczerze przyznam, że te ropniaki mnie wkurwiają. Ale nie, ale nie. Pójdźmy tam na wprost, bo tam można było otworzyć drzwi. Chodźmy naokoło w takim razie. Ponieważ innego wyjścia nie mam, chyba że chcę dostać po łbie. O, Reksio wstał. Dobra. Tędy, tędy, lecim. Szybciej, nie ma czasu, buganiajo! Thank you. Niech zgadnę, pewnie będzie bezużyteczny. Dobra, nie, dobra, jest useful shit. Klucz do dziękuję. Dziękuję. Silne chemikalia, też dziękuję. Oh my god. Dobra, idziemy teraz, kolejny cel. Idziemy na samą górę. Jak ja mogę teraz na samą górę pójść? Chyba schodami, nie? Stoi. He's just standing there, menacingly. Ja mu zaraz, kurwa, dam. No, jeden problem z głowy. Zostało jeszcze 50. Nie, to zamknięte. W sumie gdybym tak spróbował bombą rozwalić tamtego grzyba. O. I leży, hej, lije. Udało się chociaż raz. Zobaczmy, co my tutaj mamy. O. And that's all, folks. O, drzwi są otwarte. Znaczy, nie wiem, czy otwarte, ale no, już gówna nie ma, więc... Zobaczmy. Hu, 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 co my tu mamy? Marihuana zawsze na propsie. Połączę ją z chemikaliami silnymi. Dobra. I tak. O kurwa, zagadka. Dobra. Trzeba
tak dobrze te obrazy obrócić, żeby były dobrze obrócone. To jest, kurde, bardzo, bardzo easy do jasnej ciasnej. Wystarczy tylko patrzeć. Chyba, że ma, jest się ten... ma się problemy z rozróżnianiem kolorów, to wtedy trochę tough shit. I proszę bardzo. Yes! Będziemy teraz na kwasie. Ale dobra, nie, teraz najważniejsze. Trzeba pójść po... broń. Sypialni. Sypialni chyba nie przeeksplorowałem, bo tam ten grzyb jest jeden. Dobra, więc... Nie. Wszystko jednak zwraca się do... Cykl jednak zatacza koło przy możliwości dostania tego broni. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to będzie zjebanie. Gdzie winda? Tam była winda. Tu jest winda! I teraz wspinamy się na górę. Zaśpiewałbym Snake Eatera, ale nie chce mi się, bo to jest przeruchany mem. Z drugiej strony, whatever. I'm still in a dream. Dobra, już nie będę śpiewał, bo wszedliśmy na górę. Snake Eater. Proszę bardzo. Wiem, nie umiem śpiewać. Czekaj, no ty, rozprawię się z tobą. Daj mi tylko dojść do szafki z moją amunicją. Z moim pistoletem. Kurwa, dostaniesz to, na co zasłużyłeś. No i that's what we're talking about. O! Chodź się śmier... Chuj. Dobra, teraz będziemy mogli zwiedzać całą lokację bez problemu. Gdzie winda? Tu winda. Muszę zeskoczyć na dół i sypialnię zobaczmy tą. Co na mapie widziałem, ale chyba jej nie wyeksplorowałem wcale. Gdzie jestem? A, dobra, idziemy na dół. I w sumie zobaczę, co tam w tej sypialni jest. I myślę, że będziemy kończyć na tym. Kurwa, nie na górę, na dół. Ponieważ no, już dochodzi, doszła druga godzina nagrywania, więc najwyższy czas już, kurde, zatrzymanie. O, proszę bardzo. Dobra, ty kurwo, chodź tu. Nie no, bierz tu broń. Ha, no. No, i to się kurde nazywa dobry ten. Dobry gameplay. Czekaj, byłem tu? Nie byłem tu. O, zajebiście. Ale trawy nie mam, więc nie użyję tego niestety, chociaż później się pewnie gdzieś znajdzie. Proch strzelniczy. Czy ja mogę zrobić... Nie, amunicja do pistoletu tylko. 16 lat od czasu koszmaru w Raccoon City. Ocalali. Wciąż cierpią. Cóż to za nawiązanie. Do cierpienia. No i do poprzednich rezydentów. Pokój specjalny. Nie, socjalny, dobra. Myślę, że my widzieliśmy tutaj chyba wszystko, więc... Co tutaj jest takiego? O! Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj będzie.
Coś mi się zdaje, że tu będzie coś ważnego, bo ja pamiętam, jak grałem za pierwszym razem, to cały czas to kompletnie zapomniałem o tym pokoju. O, wytrych, zajebiście. Będziemy mogli go użyć tam, gdzie mogłem... Gdzie nie mogłem go użyć. Ha! Nie wiem, po co ja to robię, ale hej. Dawno żeśmy nie widzieli tych gnojków małych. Ale dobra. To tak, w sumie... Mamy dużo kurde shitu, już możemy się bronić. Myślę, że będzie zajebiście. Myślę, że następnym razem wyeksplorujemy pierwsze piętro. Ponieważ tego jeszcze nie widzieliśmy, co tutaj jest, a resztę chyba widzieliśmy. I po eksploracji pierwszego piętra wrócimy na czwarte, czy tam gdzie tutaj... O, tutaj... Nie, tu kwas był potrzebny, dobra. I zresztą też coś z wytrychem było, więc to też się otworzy. No, myślę, że będzie zajebiście, bo przynajmniej nie jestem zgubiony. To jest najważniejsze, bo mam poszlaki, gdzie powinienem iść dalej. I to jest najważniejsze, co w życiu jest najważniejsze. Tak, tak właśnie powiedziałem. Dobra, czas sejwować i będziemy powoli kończyć. To jest dzisiejszy, który dzisiaj... Nie, to jest dzisiejszy, ja pierdolę. Ale hej, mam nadzieję, że no... Ogólnie wam się podobało. Mam nadzieję, że było spoko. A nie, dobra. Tylko noga mi się spudła, ześlizgnęła. Myślałem, że coś się połamało. Jesus fucking Christ. Dobra, to tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Eevee jest na górze. A! No właśnie tam chcemy pójść, nie? Chociaż w sumie nawet chyba nie muszę eksplorować tego, co jest na dole, skoro... Mam kwas. Chyba kwas mi bardziej się przyda. No, tylko kwas mi się przyda do otworzenia tych drzwi. To jest, będzie najważniejsze. I no, to chyba będzie wszystko. Ale no, z drugiej strony już lepiej mieć wymapowany cały obszar, niż później, kurde, pójść tam, gdzie niby trzeba iść, a tam, oh my god, jakiś kluczyk będzie ci potrzebny i ten kluczyk znajdziesz tam, gdzie nie byłeś. To by było naprawdę, no, trochę kijowe, ale hej. Dobra, tak więc... Tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będzie git. Eevee jest na górze, wiem o tym. Będzie, kurde, zaraz zrobimy nią... O to! Bum! O kurde, ślad po kuli został. No tak, to właśnie zrobimy z tą małą labadziarą, jak ją dorwę. Więc no, to by było na tyle ode mnie. To był Pygy. Do następnego razu i cześć! I bye bye! I tylko muszę trochę poczekać, zanim zatrzymam nagrywanie, bo coś lubi ucinać ostatnie sekundy nagrania, więc hej!